Choć wprowadzono w Słubicach kilka istotnych zmian w organizacji ruchu, aby rozładować około weekendowe korki tworzące się przed wjazdem na most graniczny, to jednak co pewien czas dają one o sobie znać. Aby temu zaradzić, na wniosek policji, wprowadzona zostaje dodatkowa zmiana tymczasowej organizacji ruchu na terenie naszego miasta. Szanowni Państwo, po ponad dwumiesięcznym monitorowaniu zmian w organizacji ruchu na terenie miasta, na wniosek Komendy Powiatowej Policji, po uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Mickiewicza. Obowiązujący do tej pory znak C4, nakaz jazdy w lewo za znakiem, zostanie zlikwidowany. Na odcinku ulicy Mickiewicza od ulicy Kościuszki do zjazdu burkowanego w kierunku Galerii Prima zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Liczymy na to, że poprawi to płynność ruchu drogowego, szczególnie w trakcie korków i zatorów na ulicy Kościuszki dla kierowców zmierzających w kierunku Ronda Solidarności i mostu granicznego. Patrole Policji i Straży Miejskiej do tej pory regulujące ruch na tym skrzyżowaniu zostaną przesunięte na ulicę Mickiewicza przed odcinek jednokierunkowy i stamtąd będą nadzorowały przestrzeganie przez kierowców przepisów prawa ruchu drogowego. Czy kolejna zmiana tymczasowej organizacji ruchu przyniesie oczekiwany efekt? A może skomplikuje możliwość dojazdu do niektórych miejsc poprzez konieczność stania w ewentualnym korku? Zobaczymy. Najbliższy weekend będzie pierwszą weryfikacją.